dlatego nie było sygnalizacji kary technicznej na tę drużynę. A teraz będzie okazja przed Fiodorowcem i gol! 1-0! Długo, długo czekał na swoje kolejne trafienie w tym sezonie Denis Fiodorow. Aż wreszcie w meczu przeciwko Zagłębiu Sosnowiec to mu się udało. Trochę przypomina mi to sytuację z tej pierwszej konfrontacji na Tortorze pomiędzy tymi dwiema ekipami. Wtedy też Denis Fiodorow urwał się sosnowieckim obrońcą. Też pojechał w sytuacji sam na sam z Patrykiem Spesznym i też strzałem pod poprzeczkę pokonał czeskiego bramkarza.